Poszłam z tobą do łóżka, ponieważ pragnę twoich notatek! Przecież ja nie mam żadnych notatek. Za co kochamy studia? Za wiedzę, którą nam dały. Za wiedzę! Przepraszam, ja jestem z pierwszego roku. Czy mógłbyś mi pomóc? No dobra. Papier toaletowy najlepiej podpierdalać z rektoratu. Jest mięciutki i pachnący. Nie to, co w normalnych kiblach na uczelni. Ten akademik to jest Stasić Zaporowska. Ukrainiec na Ukraińcu. Mają zajebiście tani spirol, ale nie chlej go za dużo, bo jeszcze oślepniesz. Natomiast piepy najlepiej zaopatrywać się na przystankach, gdyż są tam zwykle o 40% dłuższe. O, a propos. Wiesz co, właściwie to ja chciałam się tylko dowiedzieć, gdzie jest sala wykładowa. Jaka sala? Za nowe znajomości. Za znajomości. Za dużo wolnego czasu, w którym można rozwijać swoje pasje. Zbierać planty. Stop, stop. Panowie, może wzięlibyśmy się za uprawianie jakiegoś sportu? No dobra. Świetny plan. Dopiero czwarte będzie. Za ukulturalnienie. Za ukulturalnienie. Pomaluszku. Za to, że uczę praktycznych rozwiązań. Filip, sprawdź, czy pierogi już doszły. A ty nie możesz? Nie mogę. Mam zajęte obie ręce. Ja też. Olek! Ja pierdzielę, nawet wysrać się nie można. Jeszcze chujowe. Wyszkowaliśmy bez przepit. Za godne traktowanie studentów. Panie profesorze, czy mógłbym dostać od pana wpis? Od pół roku pana szukam.
Zaro, że rozwijam wyobraźnię. Za wyobraźnię. Wszyscy jedziemy na tych samych wózkach. Strachu ratuje nas tylko lepek mózgu. Wszyscy jedziemy na tym samym wózku. Strachu ratuje nas tylko defekt mózgu. Za zniżki! Za zniżki. Ale pro zakupy! Najlepsze są te parówy. 6 zł za kilogram! Dzień dobry, chciałam zaprosić panów do naszego strip clubu. Jakich panów? My biedni studenci. Ale weźcie za jedyne 10 zł. 10 zł! Za 10 zł to ja mam 8 kilo ziemniaków. 5 zł? Za 5 zł? Dwa kilo cebuli. Za sprawiedliwy system zmienialny. Bardzo mi przykro, ale dochód w pańskiej rodzinie przekracza kosmiczną sumę 312 zł na osobę. No tak, ale cała moja rodzina zginęła w pożarze naszego domu. Jedna spokrewniona ze mną osoba to brat cioteczny mojego wujka, który jest na zasiłku. Wynoszącym zbyt wiele, by otrzymał pan stypendium. Ale nadal może pan starać się o stypendium naukowe, z tym, że trzeba mieć średnią 5-8. Ewentualnie starać się o ukraińskie obywatelstwo. To ja poproszę. Za te wszystkie najpiękniejsze w życiu wspomnienia. Przepraszam, panie profesorze. Czy wpuści pan na egzamin pijanego? Nie ma mowy. Panie profesorze. Proszę przyjść w następnym terminie. A mi naprawdę zależy. Dobrze, ale to ostatni raz. Chłopaki, zgodził się!